Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a dzisiaj wywoływany przez was 1783 razy Giannis Immortality 3, czyli buty, które prawdopodobnie będziecie mówić, że jestem hejterem i tak dalej, ale są butami przeciętnymi, mocno przeciętnymi. Ale zanim przejdę do omówienia, pamiętajcie subskrybować kanał, dodatkowo pamiętajcie polubić ten film i jedźmy z tym szybkim omówieniem butów. Buty same w sobie, przyznaję od razu, zdecydowanie lepsze niż dwójki. Dwójki były nieziemskim gównem. Tutaj jest lepiej. Zacznę od podeszwy. Jeśli chodzi o podeszwę, trakcja spoko. Spoko, niestety, no buty będą gubić tą podeszwę, ponieważ guma nie jest taka twarda. No troszeczkę tutaj brakuje, ale jeśli chodzi o to, co ja użytkowałem, to kleją spoko. Naprawdę, nie można się doczepić. Jeśli chodzi o amortyzację, no to oczywiście pianka Renew za nią odpowiada. I pianka Renew, no jest porządną pianką. Tutaj, no, fajerwerków nie będzie. Nie jest to pianka Nitro, czy jakaś inna od Pumy, czy od Adidasa Boost. Ale za na przykład uważam, że lepszy niż Bounce. Bo dla mnie ten Bounce jest troszeczkę za twardy, chociaż kiedyś go lubiłem, ale może gusta się zmieniają. Dla mnie jest spoko ta Renew. Jeśli chodzi o cholewkę, tu mam największe zarzuty do tego buta. Ponieważ mieliśmy Kyrie Flytrap 5. Tak, Kyrie Flytrap 5. I tam nie było kompletnie miejsca na stopę. Tu jest mega podobnie. Ja nie mam szerokiej stopy, cisnęły mnie po bokach. Mam wysokie podbicie i u góry też mnie cisnęło. I uważam, że jeśli chodzi o materiał cholewki i on jest wytrzymalszy, nie będzie się tak próbował jak w jedynkach i w dwójkach, to jednak przez to, że jest ciasno w bucie, to też może pójść, bo po prostu stopa wam będzie uciekać. Co dodatkowo, jeśli chodzi o wygodę, no ja powiem, że pierwsze 7-8 użyć, to mi krew odcinało w stopie. Musiałem rozwiązywać buta, bo nie byłem w stanie już wytrzymać w nich. A to jest mój size. Taki sam miałem w dwójkach i jedynkach i tam nie było problemu. Tutaj zdecydowanie, jeśli ktoś już chce kupić, polecam 0,5 albo chociaż jeden size w górę, bo naprawdę są ciasne w środku. Jeśli chodzi o wentylację, jest ok. Nie ma tragedii, nie ma też szału, jest po prostu spoko, więc na outdoor się w miarę nadadzą. Tylko tutaj wewnątrz te pianki są jakieś takie dziwne, no tak mnie w nich bolał Achilles, więc jeśli ktokolwiek ma problemy z Achillesem, też kompletnie nie polecam. Teraz kilka słów podsumowania. Budżetówki od pana Antetokounmpo i szczerze, no nie podobają mi się. Jedynki mi się podobały najbardziej chyba. Jedynki albo te. Któreś z tych dwóch butów na pewno. A problem jest taki, że jeśli myślę o budżetówkach, to myślę o Pumach, które jakościowo przebijają te buty znacznie. Po pierwsze, nie mam wrażenia, że mi coś stopa obcina. A no to nie jest przyjemne wrażenie. Dodatkowo muszę przyznać, że tutaj materiały są lepsze. Zdecydowanie lepsze niż w jedynkach i dwójkach. Tutaj szapowa. Ale no też są gorsze niż na przykład w Playmakerach od Pumy, które są dużo tańsze niż te. Więc moi drodzy, ja osobiście, jeśli ktoś już się uprze, że musi mieć Nike'a, bo ma jakieś zaburzenie psychiczne i jak nie ma susza na stopie, to dostaje ataku, ale to wtedy ja bym poszedł do psychologa. No to są chyba najlepsze budżetówki teraz. Bo KD mech, LeBrony bardzo mech, Kyrie już nie ma, więc no to są chyba najlepsze budżetówki. Precision 6 mech. Jeśli musisz mieć Nike'a, bo tak, no mówię tak, bo jesteś chory, no to wtedy tak, weź sobie te, jeśli chcesz budżetowe Nike. Ale ogólnie polecałbym albo Adidasy, albo Pumy, albo New Balance'y, coś z tych firm, ponieważ jeśli chodzi o budżetówki, to jest tam zdecydowanie lepiej. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku już jutro, bo troszkę mieliśmy opóźnienie i wczorajszy odcinek jest dzisiaj. Dobra.